Cześć, witajcie. Udało mi się w końcu dojechać na łowisko gajdowe, na którym nie byłem od bardzo dawna. Mam troszeczkę porachunków z tą wodą, więc zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Przyjechałem na dwie nocki do niedzieli. W niedzielę rano się będę zwijał. Mam nadzieję, że coś się uda złowić, bo wiem, że pływają tu piękne ryby. Już po 2-3 godzinach obserwacji zauważyłem bardzo dużo spławów. Naprawdę jak na tą porę roku to jestem w szoku, że tak się pięknie ryby spływają. Płowię na odległości mniej więcej 45-50 metrów przy wysepce na stanowisku numer 9. Później pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, jak wyglądają moje zestawy i co. Czekam, mam nadzieję, że jednak coś pojedzie tym razem. Dzięki, tymczasem na razie. Jestem po kilku godzinkach. Niestety póki co zero brań, zero piknięć, nic się nie dzieje, jeśli chodzi o przynęty i o zestawy. Pospompowałem trochę, najpierw zaraz po zarzuceniu, potem po 4 godzinach znowu dołożyłem parę spombów samymi kulkami nęce, więc zobaczymy, może noska coś przyniesie, bo dotychczas to nic się na wodzie nie dzieje. W sensie są spławy, ale poza spławami zero brań, zero jakichś ryb na macie, nikt nic nie łowi. Więc ryby są, ale nieaktywne, jeśli chodzi o brania. Mam nadzieję, że się to zmieni i będę mógł Wam pokazać jakąś rybę. Do tej pory zero. Zero. Nie wiem, co będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. No cóż, pozdrawiam na razie. Witajcie, jestem po pierwszej nocy. Niestety nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów. Nie było nawet brania, wyobraźcie sobie. Piękne spławy wieczorem i w ciągu dnia, a w nocy zero. Zero. Zmieniłem teraz rano przynęty i przypony. Zamiast przyponu Sleep D-Rig założyłem mój sprawdzony Roni Rig z popkiem 14. Zobaczymy, no wędki stoją w tym samym miejscu, w którym stały przez całą noc, ale ze zmienioną przynętą i zmienionym przyponem dokonałem już nęcenia wstępnego na każdą wędkę po 4-5 spombów z kulkami 18 squidowymi od Massiva, więc zobaczymy, no jestem dobrej myśli, ale pierwsza noc mnie naprawdę, szczerze powiem, rozwaliła. Przespałem ją praktycznie bez żadnego problemu.
A nie tego się spodziewałem. No cóż, czekam na odjazd jakiś i rybę na macie, bo bardzo, bardzo tego bym chciał. Cóż, na razie, do, mam nadzieję, ryby. Hej. Cóż, moja zasiadka dobiegła końca. Minęły dwie doby na łowisku gajdowe, na stanowisku numer 9. Łowiłem pod wyspą na w miarę twardym dnie. Wydawało mi się, że to będzie optymalne miejsce na złowienie jakiejś fajnej ryby na tym łowisku. Ale niestety nie miałem żadnej ryby na macie. Co gorsza, nie miałem też żadnego brania przez te dwie doby, co jest w ogóle zaskakujące. Próbowałem różnych możliwości, jeśli chodzi o zostawy, o zastosowane przynęty, bo były to i bałwanki, były to i pojedyncze kulki tonące o dużym rozmiarze, o mniejszym rozmiarze. No i niestety, nie udało się. Wyobraźcie sobie, że ryby nie chciały współpracować ze mną. Na sąsiednich stanowiskach były jakieś pojedyncze brania, ale też nie były to duże okazy, a tym bardziej dużo ilościowo tych ryb. Cóż, pozostaje tylko wrócić na PZW i próbować tam jeszcze swoich sił do końca sezonu. Mam nadzieję, że to się jeszcze w jakiś sposób uda zrealizować. I co? Tymczasem kończę, pakuję się i będę się zbierał w dalszą podróż. A Was zachęcam do oglądania moich filmów, subskrypcji kanału. I co? Mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie kolejne fajne produkcje. Będzie ich na pewno więcej i będzie się fajnie, myślę, oglądało. Także pozdrawiam Was. Życzę wszystkiego dobrego i co? Do zobaczenia. Cześć.